na demonstrację 8 listopada, ponieważ widzimy dzisiaj realne zagrożenie ze strony nacjonalistycznych i faszystowskich sił w Europie i również w Polsce. Widzimy w takich krajach jak w Grecji, na Węgrzech, że biją imigrantów, mniejszości różnego rodzaju. No i widzimy, że tutaj w Polsce na Marszu Niepodległości główni organizatorzy tego marszu to są organizacje, które odwołują się do tradycji faszystowskich sprzed wojny. Wiemy, do czego prowadziła ideologia i polityka faszystowska w latach 30. Musimy temu zapobiec, musimy teraz działać, bo da się ich zatrzymać.